Przygotuję dzisiaj smaczne i bardzo proste do wykonania danie. Będzie to smażona rybka z warzywami. A zatem potrzebować będziemy filety rybne. Ja akurat mam z morszczuka, ale mogą być filety z dorsza albo z mintaja. Będą potrzebne cztery marchewki, jedna pietruszka, połówka selera, trzy cebulki. Pokrojone mam już w kostkę, ale może być pokrojona również w piórka. Będą potrzebne oczywiście przyprawy. Ja mam tutaj solidną porcję majeranku. No na pewno jest to czubata łyżka. Pieprz, sól. Będzie potrzebna również cytryna. I jeszcze będziemy potrzebowali koncentrat pomidorowy. Tak około 4-5 łyżeczek. Cebulkę będziemy podsmażali na oleju kujawskim. Będzie potrzebne również 3-4 łyżki masła. I odrobinę zieleniny. Ja tutaj mam natkę zielonej pietruszki. Najpierw zamarynuję rybkę. Robię to sokiem z cytryny. Teraz troszeczkę posolę. I odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. Wcieram przyprawy i to samo zrobię po drugiej stronie. Odłożę rybkę i tak zostawię na około pół godziny. Rybka się marynuje, a ja w tym czasie zetrę warzywa. Robię to na tarce na najgrubszych oczkach. Na patelni rozgrzałam gdzieś tak łyżkę oleju. Dorzucam teraz kawałek masła. Poczekam, jak się odrobinę rozpuści. I wrzucę cebulkę. Mogę wrzucać. Troszeczkę posolę. I będę podsmażała do zeszklenia. Cebulkę mam zeszkloną, a zatem dorzucam marchewkę, pietruszkę i seler. Wszystko postaram się przemieszać i będę podduszała tak około 20-25 minut, jak warzywa będą miękkie. Od czasu do czasu podleję wodą. Warzywa mam przemieszane, ale ponieważ jest to bardzo duża porcja, ja dołożę jeszcze troszeczkę masła. One zaraz za moment to będą tracić troszeczkę na objętości. I wleję również troszeczkę wody. I tak jak powiedziałam, będę dusić. Potem dopiero dodam koncentrat i wszelkie przyprawy, ale już pod koniec duszenia. Warzywka mam już podduszone. Dodam teraz porcję koncentratu pomidorowego. Wrzucę porcję świeżo zmielonego pieprzu i solidną porcję majeranku. Wszystko wymieszam i będę dusiła jeszcze około 5 minut. Warzywka mam już gotowe. Tak jak powiedziałam, trwało to około 25 minut i powinna być taka konsystencja. To nie może pływać, tak? To powinny być tak jak widzicie. A zatem wyłączam gaz i zabieram się za smażenie ryby. Na patelni rozgrzałam olej i wkładam rybkę. Rybę będę smażyła około 6 minut. Ja tutaj mam niezbyt grube filety, więc około 3 minut z jednej strony i potem przełożę na drugą stronę. Rybkę mam już bardzo ładnie usmażoną, a zatem wyłączam gaz i odsączę na papierowych ręczniczkach zamiaru tłuszczu i za moment podaję rybkę na stół. Pyszna rybka z warzywami jest już gotowa. Jak widzieliście, nie jest to zbyt skomplikowane danie do wykonania. Niektórzy nazywają tę rybą po grecku, ale ja nazywam ją rybą z warzywami. I jeszcze odrobinę posiekanej natki pietruszki i danie jest gotowe. Można spożywać zarówno na zimno, smakuje doskonale, ale również
również podawać jako danie obiadowe, na przykład z ziemniaczkami czy frytkami, a zatem polecam i życzę smacznego.